I mamy słonko od razu. Słonko! Dalej tak przez całe lato! Dla się radza. Plaża, cicha plaża, morze dookoła, z wysokiego brzegu wieczór medy woła. Na przedpaży łonie w górę, przy kolei zamyśleni, zakochani idą w plaż. Boję się. Nie tak dawno szedłem tym wystoją, jak nas szumem fali, jak ramieniem kopią. Was przed twarzą, łonie w górę, blasku słońca, roześmiany razem z tobą. Plaża, cicha plaża, dzisiaj nas nie słyszy. Wspominamy, rozmyślamy, dziś dalecy, chociaż wczoraj zakochany. Słonecznymi życzeniami przywitała Państwa Kasia Skrzynecka. Do obejrzenia dzisiejszego programu zachęcił także Stan Bory z fragmentem piosenki Spacer dziką plażą. A my zamiast spaceru proponujemy dzisiaj o tym, co najważniejsze na niedawnym walnym zgromadzeniu delegatów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Jaworek 91, serwis informacyjny, zapowiedź naszych relacji z tegorocznego festiwalu w Opolu, reportaż z pobytu w Sieradzu 5 sympatycznych Holendrów z grupy Untouchable Four oraz rozmowę z trenerem Łódzkiego Klubu Sportowego Wojciechem Łazarkiem. Życzymy Państwu przyjemnego odbioru. Dobry wieczór Państwu. Zgodnie z deklaracją przekazaną na wcześniejszym spotkaniu przed kamerami, chciałabym Państwu dzisiaj przekazać informacje z posiedzenia najwyższej władzy spółdzielni, zebrania przedstawicieli członków, które odbyło się w dniu 28 czerwca. Najistotniejszym punktem tego posiedzenia było zatwierdzenie jednolitego tekstu statutu spółdzielni. Idea, jaka przyświecała komisji statutowej powołanej w myśl uchwały zebrania przedstawicieli z roku ubiegłego, polegała na wyeliminowaniu z zapisu statutu wszystkich elementów martwych, a więc tych, które samo życie regulowało, w których należało stosować ominięcia postanowień statutu po to, żeby móc załatwić roszczenia członkowskie w sposób właściwy.
obecnie ustanowiony jednolity tekst statutu będzie dostępny dla członków, którzy będą nim zainteresowani od miesiąca września w dziale samorządowym Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zainteresowanym polecam możliwość nabycia kompletnego tekstu statutu. Ponadto na zebraniu zwyczajem przyjętym w prawie spółdzielczym omawiano wyniki kontroli zewnętrznych prowadzonych w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym kontroli, którą Państwo wszyscy byliście żywotnie zainteresowani, a więc kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w miesiącu kwietniu i maju bieżącego roku. Kontrola obejmowała swoim zakresem głównie problemy członkowsko-mieszkaniowe, częściowo problemy naliczeń czynszowych wobec członków, rozliczenia z członkami zamieszkującymi w domkach jednorodzinnych spółdzielczych. We wszystkich badanych sprawach w obszernym protokole sporządzonym przez inspektora Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzającej badanie w spółdzielni ustalono stosunkowo niewielką liczbę zarzutów. W kwestii realizacji list przyspieszeń przydziału mieszkań stwierdzono, że w 6 przypadkach przyspieszenia udzielono niezasadnie, ponieważ osoby, które uzyskały mieszkania w trybie przyspieszeń, miały tytuły prawne do budynków mieszkalnych bądź były współwłaścicielami tych budynków mieszkalnych. W stosunku do tych osób już w toku kontroli wszczęto postępowanie zgodne z prawem, w którego wyniku cofnięto oświadczenia woli o przydziale i wykluczono te osoby spośród członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ponadto stwierdzono, że w części nie zachowano zasad statutowych dotyczących ograniczeń 3-letniego terminu oczekiwania na mieszkanie w stosunku do osób, które przenosiły swoje członkostwo z innych spółdzielni. Stwierdzono, że w kilkunastu przypadkach okres 3-letniej karencji nałożony regulaminem Rady został skrócony do 1,5 do 2 lat jedynie na podstawie decyzji Społecznej Komisji Mieszkaniowej, a niewłaściwego do tego celu organu, czyli Rady Nadzorczej. Ponadto w grupie osób umieszczonych na liście przyspieszeń, które mieszkań jeszcze nie otrzymały, znalazła się grupa osób oczekujących na mieszkania od roku lub 1,5 roku, mająca nie najgorsze warunki mieszkaniowe do chwili obecnej, a skierowana do zasiedlenia przez wojewodę sieradzkiego. W przypadku tych osób wojewoda uznał, że są one osobami niezbędnymi na terenie naszego miasta, więc tutaj Najwyższa Izba Kontroli w swoich zaleceniach czy ocenie kontroli przeprowadzonej w spółdzielni stwierdza, że jest to ze społecznego punktu widzenia postępowanie rażące, ale zgodne z przepisami prawa obowiązującymi w spółdzielni. W wyniku toku kontroli Najwyższa Izba Kontroli w swoim piśmie przesłanym do nas 28 czerwca 1991 roku zaleciła spółdzielni przeprowadzenie kilku działań mających na celu wyprostowanie nieprawidłowości stwierdzonych w trybie kontroli oraz wprowadzenie zmian w regulaminach spółdzielczych w taki sposób, żeby zagwarantowały one uniknięcie podobnych błędów czy nieprawidłowości w przyszłości. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, decyzją zarządu podjętą bezpośrednio w trybie prowadzenia kontroli, postanowienia te, które pokrywają się w pełni z wnioskami wypracowanymi na naradzie pokontrolnej, są już w toku realizacji. Na zebraniu przedstawicieli zdawano sprawę z trybu i stanu realizacji tych postanowień. Między innymi wyjaśniano sprawę zastrzeżeń dotyczących rozliczenia czynszów na domkach jednorodzinnych. Zastrzeżenie Najwyższej Izby Kontroli sprowadziło się do oceny elementu dotyczącego Funduszu Konserwacyjno-Remontowego i spółdzielnia podjęła już działania w celu przeprowadzenia właściwego rachunku ekonomicznego i podjęcia stosownych decyzji polegających na zmianie regulaminu użytkowania domków w sposób taki, który gwarantowałby w przyszłości niepoddawanie pod wątpliwość zastosowanych regulaminowo rozstrzygnięć. Myślę, że nasze działania, zamierzamy skończyć realizację zaleceń pokontrolnych do końca miesiąca sierpnia bieżącego roku, powinno w pełni usatysfakcjonować zarówno kontrolujących, jak i Państwa na przyszłość.
Poza tym na zebraniu przedstawicieli członków, które miało w tym roku w porównaniu z rokiem ubiegłym przebieg wyjątkowo spokojny, rozważny, jak gdyby bardziej mimo małej frekwencji członków, jak gdyby bardziej idący w kierunku twórczym, a nie w kierunku tylko czczej dyskusji. Omówiono dosyć szeroko działania spółdzielni, zarządu spółdzielni za rok 90. Omówiono efekty tych działań w kontekście istniejących trudności, zmian cen, działań spółdzielni, które w wyniku obowiązującego prawa zostały podjęte, z szczególnym podkreśleniem działań w sferze ekonomicznej, które wyraźnie dla wszystkich z Państwa są odczuwalne. Za miniony rok osiągnęliśmy wynik kończący się dość znacznym niedoborem, bo niedoborem przekraczającym 1 000 000 000 zł w kontekście cofniętej dotacji budżetowej z tytułu braku dostaw ciepłej wody. Niedobór ten został do końca miesiąca czerwca w całości pokryty z dochodów z lokali użytkowych, którymi Sieradzka Spółdzielnia gospodaruje. Ponadto postanowienia zebrania przedstawicieli członków pozostałe szły w kierunku omówienia perspektyw istniejących przed spółdzielnią na rok przyszły, możliwości realizacyjnych w zakresie budownictwa, trudności, jakie na tym tle się rodzą, a najistotniejszym jak gdyby resume całego tego posiedzenia, stanowiącym odpowiedź na pytania członków, był fakt oświadczenia o tym, że po półroczu bieżącego roku czynsze nie ulegną zmianie. Nie ulegną one zmianie do momentu, dokąd nie nastąpi zmiana urzędowa cen centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Na dziś, jak wcześniej podkreśliłem, mimo znacznego niedoboru na dzień 31 grudnia, wynik spółdzielni za pierwsze półrocze bieżącego roku zamknął się niewielką kwotą po stronie dodatniej. W związku z faktem, że odzyskaliśmy 2 o dużej powierzchni lokale, za które mamy nadzieję osiągnąć dochody znacznie wyższe od dotychczas otrzymywanych, w związku również z decyzją Rady o wprowadzeniu ryczałtów za korzystanie z pralni przez te osoby, które z nich będą korzystały od dnia 1 sierpnia, jesteśmy przygotowani na przeniesienie ciężaru wzrostu cen, które będą miały miejsce od dnia 1 lipca w ramach dochodów, które spółdzielnia na dziś już osiąga i w ramach tych, które zamierzamy osiągnąć poza obciążaniem kieszeni Państwa jako naszych lokatorów. Na tym kończę informację o tym istotnym dla nas wszystkim zebraniu. Dziękuję za uprzejme wysłuchanie moich informacji. Życzę Państwu udanych wakacji, bo myślę, że przed wszystkimi z nas one akurat w tej chwili się otwierają. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia. Trzeci dziecięcy turniej tańca towarzyskiego Jaworek 91 odbył się niedawno w amfiteatrze osiedlowym Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu. Jury w 5-osobowym składzie dokonało oceny uczestników w następujących konkurencjach. Grupie zaawansowanej, która tańczyła 9 tańców standardowych, walca angielskiego, quickstepa, tango, uczestniczyło 10 par, spośród których pierwsze miejsce zajęli Łukasz Pustelnik i Iza Mikołajewska. Drugie – Jacek Kika i Aleksandra Krzysztofiak. Trzecie – Piotr Trojanowski i Anna Trelak. Wszystkie pary z Domu Kultury Lokator ze Zduńskiej Woli. Druga grupa, początkująca, w której wystąpiło 11 par, tańczyła 6 tańców – walc angielski, quickstep, mambo, cha-cha, rock'n'roll, taniec disco. Najwyżej oceniono pary ze Spółdzielczego Domu Kultury w Sieradzu. Pierwsze miejsce zajęły Magda Sośnicka i Mariola Woźniak. Drugie – Krzysztof Witczak i Aneta Jastrzębska. W
czasie turnieju przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na nagrodę publiczności dla najsympatyczniejszej pary turnieju. Zebrano kwotę 114 tysięcy 400 zł. Tegoroczną nagrodę zdobyła para z Młodzieżowego Domu Kultury Krzysztof Witczak i Aneta Jastrzębska. W imprezie wzięło udział około 300 widzów. Finaliści turnieju otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe. Część funduszy na zakup nagród pochodziła z Zakładu Ubezpieczeń Vesta w Sieradzu. Yeah, that's how we living and you know you can't touch this. Look at my eyes.
Usuwanie zębów jest przykre, ale ta nieprzyjemna konieczność może być znośna. Gwarantuje to gabinet stomatologiczny przy ulicy Asnyka 1 w Sieradzu. Telefon 70 988. Właśnie w tym gabinecie usunąć możesz zęby bezboleśnie, pod narkozą, czyli ze znieczuleniem ogólnym. Przystępne ceny, krótkie terminy. Pamiętaj, ulica Asnyka 1, telefon 70 988. Inspektorat PZW w Sieradzu informuje, że do wszystkich właścicieli pojazdów ubezpieczonych w pierwszym i drugim kwartale w PZU zostały wysłane blankiety opłat na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za trzeci kwartał bieżącego roku. Na blankietach określono kwotę składki. Składka za to ubezpieczenie pozostała na niezmienionym poziomie. Składkę można opłacać w kasie Inspektoratu PZU w Sieradzu, ulica Polna 29/31, w agencjach PZU w Błaszkach, Warcie, Złoczewie, Burzeninie, Brąszewicach, Brzeźniu, Klonowej, w urzędach pocztowych PKO, w bankach spółdzielczych oraz u pośredników. Termin opłaty składki upływa z dniem 15 lipca bieżącego roku. Przypominamy, że ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Opłacając składkę OC można równocześnie zawrzeć umowę ubezpieczenia autokasko oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Podstawowa stopa składki autokasko na samochody produkcji krajowej wynosi 3%, natomiast od samochodów marek zachodnich 4,5%. W ubezpieczeniu OC obniżka składki za bezwypadkową jazdę może wynosić 20% po 2 latach do 40% po 5 latach. W ubezpieczeniu autokasko można uzyskać obniżkę składki nawet do 60% po 10 latach bezwypadkowej jazdy. Kwota składki może być opłacana kwartalnie. Przy jednorazowej opłacie rocznej ubezpieczający uzyskuje dodatkowo 10% bonifikatę. Polecamy Państwu nasze usługi, gwarantując sprawną wypłatę odszkodowań w pełnej wysokości poniesionych strat. Kalkulujcie Państwo i oceniajcie, gdzie najtańsze i najpewniejsze ubezpieczenia. Głównymi tematami 10. sesji Sejmiku Samorządowego Województwa Sieradzkiego były problemy służby zdrowia oraz upowszechniania kultury. Delegaci przyjęli uchwałę, w której zwrócili się do wojewody o kontynuowanie reorganizacji służby zdrowia, mającej na celu efektywne wykorzystanie skromnych funduszy, oddanie na zasadzie eksperymentu jednego z ośrodków zdrowia w administrację samorządu oraz powołanie komisji do zbadania zasadności kończenia budowy pawilonu H Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. W drugiej uchwale dotyczącej zapewnienia warunków edukacji kulturalnej w województwie Sejmik zwrócił się do wojewody o rozważenie możliwości reorganizacji placówek kulturalnych o charakterze wojewódzkim, zwłaszcza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, połączenia bibliotek gminnych i szkolnych, wspierania finansowego stowarzyszeń i towarzystw prowadzących działalność kulturalną oraz przekazywanie pieniędzy wprost do gmin z pominięciem Wojewódzkiego Domu Kultury. Ponadto delegaci wystąpili do Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Ministerstwa Finansów z prośbą o rozważenie możliwości włączenia Muzeum Ziemi Wieluńskiej do grona placówek finansowanych przez administrację rządową. Towarzystwo Kultury Teatralnej, zrzeszające w województwie sieradzkim członków indywidualnych oraz czterech zbiorowych, Klub Seniora i Teatr bez nazwy przy Spółdzielczym Domu Kultury Lokator w Zduńskiej Woli, Teatr Kukiełkowy przy Młodzieżowym Domu Kultury w Sieradzu oraz Teatr Penetracji przy Wojewódzkim Domu Kultury i 170 członków indywidualnych przeżywa obecnie poważne problemy finansowe. Dlatego na ostatnim wojewódzkim zjeździe delegatów właśnie sprawy pieniędzy zdominowały dyskusję. Zastanawiano się długo, gdzie szukać sponsorów i jak oszczędzać. Proponowano m.in. zawieszenie organizowania kosztownych przeglądów teatrów amatorskich, a w zamian
prowadzenie cyklicznych warsztatów. W trakcie zjazdu wybrano nowe władze towarzystwa. Prezesem zarządu wojewódzkiego został Zenon Kobyłt z Wojewódzkiego Domu Kultury. 27 lipca w Zduńskiej Woli i następnego dnia w Wieluniu odbędą się festyny kulturalno-handlowe, których główną atrakcją będzie występ Czesława Niemena. Dochód z imprez, których inicjatorem jest poseł Edmund Jagiełło, a organizatorem Polskie Stowarzyszenie Jazzowe, przeznaczony jest na cele charytatywne, między innymi wypoczynek letni dzieci potrzebujących pomocy. Koncerty Czesława Niemena rozpoczną się o godzinie 19. Wcześniej publiczność będzie mogła podziwiać występy sieradzkich zespołów muzycznych i skorzystać z oferty handlowej. Organizatorzy zapraszają chętnych do sponsorowania imprez oraz handlowców. Komenda Rejonowa Policji w Sieradzu, która prowadzi śledztwo w sprawie skażonego metanolem spirytusu, wykrytego w magazynie sklepu ajencyjnego przy Alei Grunwaldzkiej, ustaliła, skąd pochodził trefny alkohol. Środek o nazwie Alizarol, stosowany m.in. do badania kwasowości mleka, kradł z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sieradzu jej pracownik, 35-letni Bogdan R. Skażony spirytus kupował od niego niejaki Roman M. Ten bezrobotny mieszkaniec w Sieradze od lipca ubiegłego roku do kwietnia roku bieżącego przedestylował około 450 litrów spirytusu. A następnie przelewał go do butelek, które potem zaopatrywał w oryginalne nakrętki i nalepki. Tak niby oczyszczony alkohol, zawierający 40-krotnie więcej metanolu niż dopuszcza norma, za pośrednictwem innego bezrobotnego sieradzanina, 29-letniego Wojciecha N., trafiał do sklepu winno-cukierniczego prowadzonego przez ajenta Henryka W. Bogdan R. i Roman N. zostali aresztowani. Hurtownik Wojciech N. oraz ajent sklepu znajdują się pod dozorem policyjnym. Po wymówieniu przez PSS agencji Henryk W. prowadził będzie sklep przy Alei Grunwaldzkiej do końca lipca. Po ostatniej informacji na temat afery alkoholowej otrzymaliśmy list adwokata Józefa Kanickiego, który cytujemy w całości. W dniach 25 i 26 czerwca telewizja osiedlowa emitowała program lokalny związany z postępowaniem w sprawie afery alkoholowej. W całości, ze względów społecznych i osobistych podejrzanego, popieramy wygłoszony komunikat, którego treść w pewnym stopniu była także inspirowana przez pana Wybranowskiego. Natomiast dalsze przytaczane fakty nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości, mijają się z prawdą. Twierdzenie, jakoby znaleziono na zapleczu spirytus metylowy, jest nieprawdziwe. Podejrzanemu nie przedstawiono jakiegokolwiek zarzutu, aby świadomie przyjął spirytus o niewłaściwym składzie chemicznym, bowiem nie odbiegał wyglądem od określonych norm fabrycznych, jak również jest poza sporem, że w momencie, kiedy powstały jakiekolwiek podejrzenia co do jego jakości, to pan Wybranowski zalecił przerwanie sprzedaży i odstawienie go do magazynu. Z tych względów proszę o niekomentowanie sprawy do czasu rozstrzygnięcia przez właściwe władze, bowiem przeciwne stanowisko narusza prawa podmiotowe jednostki i naraża ją na szereg przykrości. Kontynuowanie takiej działalności może zmusić pana Wybranowskiego do podjęcia właściwych środków procesowych. Podpisał adwokat Józef Kanicki. Trzeciego lipca zmarł nagle wspaniały pedagog, nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń uczniów, były dyrektor szkół podstawowych nr 1 i nr 10, Bolesław Zwoliński. Nasze miasto straciło nie tylko wieloletniego radnego, ale przede wszystkim dobrego człowieka, społecznika, współgospodarza miasta, odznaczonego tytułem Zasłużony dla miasta Sieradza. 5 lipca tysiące sieradzan odprowadziło Bolesława Zwolińskiego na cmentarz rzymskokatolicki.
Kolejny sukces rangi krajowej odnieśli młodzi tenisiści sieradcy podopieczni trenera Kordiana Kułaka. W pierwszym ogólnopolskim turnieju tenisowym do lat 12 rozegranym na kortach Łódzkiego Klubu Sportowego drugie miejsce zajęła Ola Bojzan ze szkoły podstawowej numer 10, a piąta była Marta Jędrzejak ze szkoły podstawowej numer 3. Nasze dziewczęta wygrały turniej deblowy. Chłopcy wypadli niestety gorzej. Tomek Pietrzak był 6, a Rajmund Kałuża 19. Po turnieju w Łodzi sieradcy zawodnicy zostali powołani na zgrupowanie kadry narodowej. Życzymy powodzenia w kolejnym turnieju, który odbędzie się 24 lipca w Olsztynie. Znajdujemy się na obiekcie sportowym OSIR w Sieradzu, gdzie odbywają się igrzyska letnie dla makroregionalnego zlotu szkolnych klubów sportowych z 6 województw, a mianowicie Częstochowa, Katowice, Kalisz, Opole, Piotków i Sieradz. I w tej chwili zakończyły się sztafety wahadłowe i młodzież przeszła na bieg 60 metrów oraz 100 metrów. Następna grupa startuje w tenisie ziemnym i jedna grupa udała się na strzelnicę, gdzie odbywa się strzelanie. W godzinach przedobiednich odbędą się zawody w kajakarstwie. Zloty makroregionalne odbywają się również na terenie całej Polski. Organizatorem jest Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego, na którego zlecenie poszczególne zarządy wojewódzkie przyjmują u siebie gości z województw. Będziemy tę akcję kontynuowali również i w roku następnym, ponieważ mamy w programie działania Szkolnego Związku Sportowego, że tego typu zloty połączone z rekreacją, ze sportem mają powodzenie, cieszą się dużą popularnością. W związku z tym Zarząd Główny będzie kontynuował tę akcję w roku również następnym. Życzę powodzenia i wszystkiego najlepszego organizatorom, jak i również młodzieży, miłych potem wakacji i wypoczynku. Dziękuję bardzo. Stare Harleje, BMW, Junaki, NSU, M-ki oraz nieco nowsze Hondy i Kawasaki zjechały z całej Polski do Karsznic, by zaprezentować się w całej krasie. Były konkursy wolnej jazdy, slalom na czas, przejazdy przez miasto, pokazy sprawności kierowców i ich maszyn. Czar dwóch kółek udzielił się również licznie zgromadzonym widzom. Hasło Szanuj Zieleń winno obowiązywać wszystkich bez wyjątku mieszkańców naszego miasta. Niegdyś nasz gród chlubił się piękną zielenią, słynął z tysiąca róż. Niestety, przede wszystkim na nowych osiedlach zieleń jest zdewastowana. Dziękujemy mieszkańcom osiedli Jaworowe i Klonowe 2 za informacje i sygnały dotyczące spraw porządkowych. Apelujemy do wszystkich sieradzan o większą troskę i zainteresowanie przyrodą w naszym mieście.
na śpiewność ptaków, tylko prawdę powiem. Choć niepojęty ten cały świat, choć na mnie wszystko chce zmieścić się w głowie, to zadańcz ze mną na polanie od tak po prostu. To zadańcz ze mną na polanie choć raz prawdziwie, zadańcz ze mną sobie. Spójrz, drzewa takie są uśmiechnięte, a trawa oświadcza się kwiatom. Choć nie nazwane to piękno, przepiękne, oddają się wszystkim, nie biorąc nic za to. To zadańcz ze mną na polanie od tak po prostu. To zadańcz ze mną na polanie choć raz prawdziwie, zadańcz ze mną sobie. Drzewa coś szepczą, coś głośno śpiewają, i tyle w ich śpiewie jest twojej piękności. Choć już troszeczkę moje się niwają, to las jest i tak pełen naszej miłości. To zadańcz ze mną na polanie od tak po prostu. To zadańcz ze mną na polanie choć raz prawdziwie, zadańcz ze mną sobie. Pamiętam cię z liceum, chodziłeś tutaj do Sieradza do liceum. Grałeś wtedy i śpiewałeś z grupą Miejsce dla Inwalidy, potem wyjechałeś, nie było ci bardzo długo w Sieradzu. Wróciłeś, rok, rok. Tak, wróciłeś, jesteś studentem Państwowej Szkoły Teatralnej w Łodzi. Z własnym recitalem wróciłeś. Co się zdarzyło przez ten rok, bo to strasznie długo cię nie było. To był najbardziej owocny rok w moim życiu chyba. To jest, może to wyjdzie na to, że ja się chwalę, ale skoro chcecie wiedzieć... Nie, wszyscy chcą wiedzieć. Co się zdarzyło przez ten rok? Otóż pewnego razu w Opolu, jak tam sobie studiowałem w studium kulturalno-oświatowym, pokazały się plakaty z napisem Giełda piosenki, śpiewać każdy może. Nagroda do wygrania 150 tysięcy. Jako że biedny student, potrzebowałem pieniądze, to powiedziałem, no spróbuję, dlaczego by nie. Poszedłem, zaśpiewałem i wygrałem tę giełdę piosenki. Później się okazało, że ta giełda piosenki to były po prostu eliminacje do krakowskiego festiwalu piosenki studenckiej. Na tym festiwalu również śpiewałem, niestety nie zdobyłem żadnych nagród. No być może pech. Ale jeszcze wcześniej śpiewałem na festiwalu wrocławskim Weekend 91 i tam poszczęściło mi się, zdobyłem drugą nagrodę. I co jeszcze? A szkoła aktorska? Szkoła aktorska to było cały czas po prostu przygotowywanie do tego. Później dzięki temu, że wygrałem tę giełdę piosenki w Opolu, udało mi się zrobić sesję nagraniową. To znaczy studenci z studenckiego studia radiowego Radiosygnały pozwolili mi nagrać wszystkie moje piosenki na kasetę, która jest już jest wydana i można ją kupić. No, także pasmo wspaniałych sukcesów na mnie spadło z góry. Troszeczkę to było szokiem dla mnie, ale myślę, że jakoś to przetrzymałem. No i teraz dwa dni temu dowiedziałem się, że zostałem przyjęty do szkoły teatralnej i już jestem cały happy. Powitać Państwo
w nowo otwartym sklepie, wygospodarowanym z pomieszczeń magazynowych. Jestem tu kierownikiem tego obiektu. Moje nazwisko Anna Solarek. Jest to kolejny punkt, w którym pieczywo, mięso i wędliny sprzedawane będą w cenach niższych, firmowych. PZS Sieradzanka w dalszym ciągu zamierza wykorzystać każdą powierzchnię w biurowcu przy ulicy Dominikańskiej numer 1 po adaptacji na piętrze. Uruchomione zostaną następne sklepy. W rynku numer 16 wykupionej posesji urządzony zostanie mały dom towarowy. Zapraszamy do zakupów. Jeśli wybierasz się na wakacje, to najlepiej z namiotem. PZS Sieradzanka oferuje w sklepie przy ulicy Wojska Polskiego 23, telefon 48 18, tanie namioty produkcji rumuńskiej, 2, 3 i 4 osobowe. Organizowane przez dyrektorkę Muzeum Okręgowego w Sieradzu Annę Dzierzgowską cykliczne koncerty w Tubądzińskim Dworze zwykle cieszą się dużym zainteresowaniem melomanów. Podobnie było 23 czerwca, kiedy to okazją do spotkania z muzyką mniej lub bardziej egzotyczną był najdłuższy dzień roku. Sobótkowe święto obchodzone jest uroczyście w całym świecie. A jak bawią się wówczas Latynosi i Hiszpanie?
desde China hasta el Perú. Y jamás encontraría, y jamás encontraría un amigo tan amigo como tú. Aprendimos a montar en bicicleta, a contar las caracolas y a soñar. Y pensábamos que el sol era un cometa y que la luna un pedacito de la mar. Y podría andar buscando desde China hasta el Perú. Y jamás encontraría, y jamás encontraría un amigo tan amigo como tú. Y podría andar buscando desde China hasta el Perú. Y jamás encontraría, y jamás encontraría un amigo tan amigo como tú. Thank you.
23 czerwca w Tubondzinie wystąpili Indira Petana i Juan Ramon z Panamy, Luis Eduardo i Gurin Carrero z Kolumbii, ludowe tańce hiszpańskie typu flamenco grał Andrzej Krajewski, tańczyła Grażyna Adamczyk. W drugiej części programu wystąpił zespół Sieradzanie, a imprezę na koniec uświetnił pokaz ogni sztucznych. Nowy sklep w Rynku na pierwszym piętrze nad Pyweksem oferuje zagraniczną odzież na wagę z Niemiec. 80 tysięcy za kilogram. Tylko tutaj kupisz niezniszczone spodnie za 20 tysięcy złotych, marynarkę z dobrego materiału za jedyne 30 tysięcy złotych. Tylko tutaj znajdziesz dla siebie bluzkę lub koszulę za 7 tysięcy złotych. Tutaj tanie i ładnie ubierzesz swoje dziecko, bo sklep posiada duży wybór odzieży dziecięcej. Pamiętaj, ubrania z Niemiec, wszystkie czyste i niezniszczone. Każda sztuka inna. Rynek 19, telefon 56 64. Kulturalna starsza pani poszukuje mieszkania lub pokoju do wynajęcia w Sieradzu, ewentualnie za opiekę lub pomoc w gospodarstwie domowym. Informacje pod numerem telefonu 5019 do godziny 16. Uwaga! Obóz nad morzem tylko za 425 tysięcy złotych. Komenda Chówca ZHP Sieradz Miasto posiada jeszcze 30 wolnych miejsc dla dzieci z rodzin niezamożnych na obozie w Jastrzębiej Górze od 31 lipca do 13 sierpnia. Zgłoszenia do 20 lipca składać należy w Komendzie Chówca. Rynek 6, telefon 5738. It wasn't my imagination. Had no doubts, no hands. Thank you.
antenie sieradzkiej telewizji osiedlowej i miejskiej domu kultury. Untouchable Four, czyli nietykalna czwórka z Rotterdamu, osiągnęła wszystko dzięki swojej wytrwałości i samozaparciu. Paul, Peter, Bert i Martijn nie są dziećmi znanych gwiazdorów ani bogaczy, nie posiadają wykształcenia muzycznego, ale wystarczyły dobre chęci i zdolności. Założyli zespół, za własne zaoszczędzone pieniądze kupili sprzęt, a w starej podmiejskiej fabryce znaleźli pomieszczenie, gdzie mogli swobodnie pracować. Owoce tej pracy mogli podziwiać mieszkańcy naszego województwa. Od 7 do 16 czerwca bowiem zespół Untouchable Four gościł w naszym mieście, koncertując w Wieluniu, w Zduńskiej Woli, a 14 czerwca właśnie w Sieradzu. Jak zwykle najpierw krótka rozgrzewka. Chłopcy czuli tremę przed tym koncertem, ale mimo zdenerwowania humor na próbie, jak widać, dopisywał. Every time you smile to me, it's like a world of difference. It's like a world that you could. W tym samym czasie przed kinem gromadziły się tłumy wielbicieli rocka, którzy z niecierpliwością oczekiwali na występ tej nieznanej jeszcze kapeli. Od samego początku na sali panowała gorąca atmosfera. I punkt 19 rozpoczęła się wielka zadyma w kinie Piast. Dobry wieczór!
Nietykalna czwórka tuż po gorącym koncercie. Wasz koncert był bardzo ekscytujący. Widziałem, że młodzież dobrze się bawiła. Czy zawsze robicie taką gorącą atmosferę na koncercie? Tak, tak. Staramy się. Również muzyka jest ekspresyjna. Nastolatki bawiły się dobrze, ponieważ myślę, że ta muzyka jest dla nich. Ta muzyka jest dla wszystkich, ale szczególnie dla młodych, ponieważ oni lubią się przy niej bawić. My również lubimy grać, pocić się, czasami wypić coś na ochłodę. Polskie nastolatki, czy są tacy sami, czy różnią się od młodych w innych krajach? Myślę, że są tacy sami. Może tutaj ludzie są bardziej entuzjastyczni. Na zachodzie młodzież jest bardziej rozpieszczona i jeżeli tylko chcą, mogą oglądać koncerty co tydzień. A tutaj jest to coś wyjątkowego. Tak, widziałem, że tańczyli, biegali wzdłuż sceny. Bardzo lubimy takie zachowanie. A teraz o was, o waszym życiu i działalności. Powiedzcie mi, kto wpadł na pomysł na utworzenie tego zespołu i jakie były jego początki? Ja i kolega grający na gitarze basowej graliśmy w zespole, który się rozwiązał i zdecydowaliśmy odejść razem, po czym dokoptowaliśmy do zespołu pozostałych członków. I odtąd gracie razem. Gracie na gitarach i na perkusji. Czy myśleliście o organach? Być może wtedy wasza muzyka... Nie, organy to wspaniały instrument, ale do tego rodzaju muzyki się nie nadaje. To muzyka dla gitar i dla perkusji. Musi być prosta i ekspresyjna. I bardzo ostra. Tak, ostra. Kto jest autorem melodii i słów waszych utworów? Kto jest autorem? Kto pisze słowa i melodię? Większość z nich ja piszę. Nikt mi nie dyktuje. Piszę, a potem w czwórkę pracujemy nad utworem i kreujemy go. Myślę, że obserwujecie ludzi, ich problemy, marzenia i potem piszecie słowa i muzykę. Tak, śpiewamy o wszystkim, o życiu, nie zajmujemy się jednak polityką, o miłości, o nienawiści, o nieznanych ludziach, o wojnie. Słowem, wszystko przekazujemy ludziom. Tak, widziałem wasze teksty. Są rzeczywiście o ludziach, miłości, nienawiści. One naprawdę wypływają wprost od nas samych. A teraz o waszych sukcesach. Nagraliście 3 kasety. A kiedy nagracie płytę? Muszę cię poprawić. To jest 2 kaseta. W Holandii jest bardzo trudno nagrać cokolwiek. Trzeba mieć około 20 tysięcy guldenów, a do tego wytwórnia płytowa ocenia, czy jesteście zespołem komercyjnym. Jeżeli nie, gdy wrócimy do Holandii, idziemy nagrywać do studia i być może latem ukaże się album. Mam nadzieję, że zobaczymy was w MTV. Według mnie jest to możliwe, ponieważ jednym z wideo jockeyów jest ładna Holenderka. Która? Widziałem ją w MTV, ale nie pamiętam jej nazwiska. Może Kindy Doker albo jedna z konferansjerek? Ma jasne, długie włosy i jest nową prezenterką. Być może. Czy profesjonalnie zajmujecie się muzyką, czy macie inne zawody? Pracujemy w innych zawodach. Musimy pracować. Jaki jest twój zawód? Pracuję jako piekarz w wielkiej piekarni. Pracuję w nocy, a w dzień gramy. Ja pracuję w rolnictwie, zajmuję się uprawą roślin i wykonuję wiele, wiele innych czynności. Ja pracuję przy budowie scen koncertowych, estrad, jestem również inżynierem dźwięku.
Cześć, Paul. Myślę, że Jarocin jest dobrym miejscem dla zespołów takich jak wasz. Czy chcielibyście tam zagrać? Czy mógłbyś powtórzyć? Czy słyszeliście kiedykolwiek o Jarocinie? Odbywa się tam festiwal, gdzie grają podobne wam zespoły. Nie słyszeliśmy, jesteśmy pierwszy raz w Polsce. Rozumiem. To na razie tyle. Dziękuję za wywiad. Sądzę, że słyszeliście o polskiej gościnności. Chcieliśmy zaprosić was na bardzo miłe przyjęcie w bardzo miłym, małym lokalu. W porządku, dziękujemy. A więc chodźmy. Toen wij uit Rotterdam vertrokken. Vertrokken wij uit Rotterdam. Toen wij uit Rotterdam vertrokken. Vertrokken wij naar Polen toe. Gościom z Holandii bardzo smakowały wystawne potrawy, a szczególnie podobała się typowa polska muzyka. Na nocnym spacerze w Parku Sieradzkim spotkaliśmy Pola, który nucił właśnie swoją ulubioną piosenkę. If there's one of those nights when you turn down the lights and everything comes into you. She was taking her time, I was losing my mind. There was nothing that she wouldn't do. It wasn't the best, it wasn't the last. It wasn't that she didn't care. She wanted him hot, she wanted him fast. With a hand that felt like love. Seems like a touch, a touch too much. Yeah, seems like a touch. A touch too much. Too much for my body, too much for my brain. This damn woman's gonna drive me insane. She had a touch. Ah, a touch too much. Dziękujemy wam, że zagraliście dla nas, dla naszej sieradzkiej młodzieży. And we thank you very much to play for our teenagers and... W związku z tym, że cała droga właściwie jest przed wami, chciałbym życzyć wam w imieniu firmy Konex i nas mieszkańców Sieradza dużo szczęścia, kariery, fortuny na tej drodze. No i przede wszystkim, żebyście częściej już jako wielka sława niby Beatlesi wrócili za 5 lat do Polski. Na bankiecie w Modrzewiu nie zabrakło również sponsorów pobytu Miłej Czwórki, przedstawicieli firmy Kon. Czas nie opuszczał naszych gości wesoły nastrój, a Paul zgodził się porozmawiać z nami pod gwiazdami. Paul, jesteś teraz w Polsce. Gdzie jest lepiej, w Holandii czy tutaj? O, to jest trudne pytanie, bo to są dwa inne kraje. Myślę, że w Holandii jest dobrze, ale i w Polsce. Lecz i tam, i tu jest inaczej. W Holandii jest z tego względu lepiej, że ludzie mają więcej pieniędzy. Ale to nie jest wszystko, czego się potrzebuje. Kiedy jestem w Polsce, widzę, że jest to kraj bardzo duży, szeroki. Wydaje mi się, że ludzie mają tutaj więcej swobody, wolności, więcej niż u nas. Holandia jest bowiem mniejsza. Ich glaube, dass man hier można dużo robić, można dobrze zabawić się w mieście. Bei uns, weil in Holland ist es sehr eng und man kann uważam, viel machen, man sei fast immer im Stadt und spędza się czas. Ich glaube, dass man mehr frei sein können, weil man na świeżym powietrzu geht und so. Und z naturą. In Holland ist alles sehr viel a u nas w Holandii jest wszystko zautomatyzowane. Ludzie myślą, że to jest dobrze, że mają pieniądze, ale to nie jest wszystko. Można przecież żyć bez pieniędzy. Ludzie tego nie potrafią zrozumieć. Ważniejszy jest rozum,
da ist mehr die Leute ja, zueinander, uważam. Dass sie einander verstehen können und frei sein ins Gedächtnis und so. Und ich glaube, dass das wichtig Myślę, ist. Und ich glaube, dass Poland ein schönes Polska Land ist. Polska jest bardzo ładnym krajem, z pięknym środowiskiem. Ja, eine schöne Umwelt und so. Und ich mag das Poland Podoba sehr. Mi się bardzo. Und welche Leute Jacy ludzie są w Polsce? Jak myślisz? Wie die Leute sind in Poland? Anders, różni, ganz anders. Aber ich glaube, różni. Dass das eine... Ich glaube, dass das Uważam, normal że ist, weil jest to normalne. Es ist eine andere Kultur. Tu jest inna kultura, macie inną przeszłość. Sie haben einen anderen Hintergrund und ja, diesen Weg Lecz sind Leute kiedy anders. Pozna się tych Aber wenn man ludzi, die Leute kennenlernt, dann sind sie sehr nett. Okazują się bardzo mili. Ich mag die polnische Leute sehr. Podziwiam tych ludzi. Die Mädchen in Holland. A dziewczyny w Holandii i w Polsce. Schwere Frage. O, to jest bardzo ich glaube, pytanie. Dass das fast dieselbe Frage ist, weil die Mädchen dziewczyny in Holland są sind w Polsce schön. Bardzo ja, ładne. Bestimmt. Na pewno. In Holland w Holandii sind auch schöne Mädchen, też są ładne. Und, aber ja, ich Naprawdę, weiß nicht, was ich da nie wiem, co mam odpowiedzieć. So, es ist immer verschieden für Każdy ma na ten Person, temat inne zdanie. Da auf zu antworten, weil für mich Dla ist mnie es nicht so, dass nie ein Mädchen schön wygląd, sein soll, ubranie. Aber eine, dziewczyna powinna eine Ausstrahlung, coś w sobie eine, sie sollen etwas haben, eine Energie, Energie und a nie tylko twarz. Dem Körper. To jest das dla ist mnie ważne. Viel wichtiger. Was Co lubisz pić i jeść? Essen. Ja, ich mag, Lubię bardzo ich dobrze mag zjeść i wypić. Essen sehr. Das ist eine der wichtigsten Dinge im Leben. To jest ważna rzecz w ja, życiu. Weil man da drauf Bez lebt, tego nie można żyć. Ich mag auch Ale lubię też rock'n'rolla. Jakie jest twoje ulubione zdanie? Moje ulubione Musik. Danie? Muzyka. Muzyk. Ale to nie jest do jedzenia. Doch, das Owszem, ist alles. To jest wszystko. Ist alles. Muzyka jest wszystkim. Kann... 16 czerwca pożegnaliśmy sympatyczną, muzykalną czwórkę. Byli bardzo zadowoleni. Jak powiedzieli, zostawili tu przyjaciół, a zabrali niezapomnienie wspomnienia. Dziękuję. Dusza z ciała wyleciała, na zielonej łące stała. Ja pobiegłem, patrzę na nią. Nie wiedziałem, żeś ty anioł. La la la, la la la, la 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 la. Większość z Państwa zapewne oglądała transmisję i relacje telewizji polskiej z 28. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 91. Jaki był? Na ten temat też pewnie macie Państwo wyrobioną opinię. My natomiast chcemy pokazać tegoroczne Opole inaczej. Trochę zza kulis, trochę z przymrużeniem oka. Zobaczycie to Państwo już w następnym naszym programie. Ekipa telewizji osiedlowej gościła bowiem na festiwalu dzięki przedsiębiorstwu Konex z Janiszewic, które w znacznej części sfinansowało nasz wyjazd. Oglądajcie reportaż Opole 91 inaczej. Zaskakujące ujęcia, piosenki Stana Borysa, niekonwencjonalne oceny festiwalu, ploteczki i sami zobaczycie już w następnej naszej audycji. Na 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 na. U trumniarza na wystawie w srebrnym gaju cię postawię. Na drewnianej twardej łączce z papierową linią w rączce. La 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 la. Staną kapie za szybami, a ty ruszaj skrzydełkami, a ty ruszaj sztywną nóżką, zatracona moja duszko, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la.
Comex proponuje na najbliższe 2 tygodnie w ramach letniej obniżki cen. Tańsze niż wczoraj, dobre na urlop, rybę czy działkę, w czasy pod kruszą, w lodży lub na balkonie, a także na weekend gdzieś w środku Polski. Rewelacyjne łóżka turystyczne z materacem dla każdej wagi za jedyne 155 tysięcy złotych. Znakomite w użyciu, niezastąpione w słońcu lub w cieniu, krzesła turystyczne za 115 tysięcy. Wełniane w 100% koce na plaży lub chłody górskich nocy za 150 tysięcy złotych. Natomiast rolnikom działkowcom Conex oferuje sprawdzone w działaniu, skuteczne szczególnie tego lata nawozy sztuczne. Polifocka 280 tysięcy złotych za kwintal, mocznik 195 tysięcy złotych za kwintal, saletra amonowa 170 tysięcy złotych za kwintal oraz pełny wybór środków ochrony roślin. Zapraszamy więc Ciebie i Twojego sąsiada do Koneksu już jutro na ulicę Targową 3C. Reklamuj się. Gdzie? W telewizji osiedlowej, bo tylko tam, jedyna w Sieradzu, telewizyjna reklama. Zapamiętaj numer 72 534. Aha. Jak to jest, że mimo całej biedy polskiego sportu, całego, powiedzmy, nawet trochę bym powiedział marazmu, jednak jest dalej, są dalej, nie zmieniło się nic w strukturze organizacyjnej polskiej piłki nożnej. Po prostu krótko, tak biednego kraju jak Polska nie stać na tak ogromną piłkę nożną, która, jaka jest, każdy widzi, kibice to sami oceniają, po prostu nie przychodzą na mecze. Proszę pana, to nie jest kwestia tylko piłki nożnej, że ludzie nie przychodzą na mecz. Ja w ogóle jestem tym zaniepokojony, jako Polak, że ludzie w ogóle nie przychodzą nigdzie. Teatry puste, kina puste, stadiony. No, ja rozumiem, że jest w tej chwili trudno, że jest dużo kłopotów. Ale zawsze Polakowi nie brakowało jakiejś inwencji, radości, wspólnego wsparcia. W tej chwili zrobiło się po prostu jakoś smutno na obiektach sportowych. I to troszkę martwi. Czy poziom? Ja nie wiem, czy poziom w tej chwili aż tak zaniżony. I nie ukrywam, że wydrenowano polską piłkę. Przecież bardzo najlepsi dużo grają na Zachodzie. Proszę pana, ale to, że oni grają, ale z tego tytułu i kluby, i polski sport ma określone korzyści ekonomiczne. Także to oczywiście, z tym, że widzi pan, jest to różnica poglądów, bo jak będziemy ciągle wypuszczać najlepszych, no to niestety będziemy średniakami. Ale piłka dobrze zorganizowana zawsze się wybroni ekonomicznie, nawet w tej trudnej sytuacji, w której jesteśmy. Znaczy, nie uważa pan, że można by było ograniczyć liczbę lig, w ogóle jakoś te rozgrywki po prostu inaczej ustawić, a te pieniądze, które by, no nie ukrywajmy, były zaoszczędzone w ten sposób, po prostu przeznaczyć na szkolenie młodzieży, z którym to szkoleniem no nie jest w tej chwili chyba najlepiej. Słuszna pana uwaga. Proszę pana, wszystko co dobre zaczyna się od młodzieży i wszystko powinno być podporządkowane, że celem musi być tylko przyszłość i młodość. Zresztą taki jest cel sportu. I to jest zaniedbane, ponieważ nie ma środków finansowych. I to jest błąd potworny klubów, że widzi się piramidę odwrotną. Ten czubek, a nie widzi się podstaw. Proszę pana, ale mnie się wydaje, że gdzieś przewartościowano pewne rzeczy, że tylko widzimy w sporcie pieniądz, a w związku z tym jakąś zawiść. Ja uważam, że nam potrzeba troszkę serca, troszkę radości. Nie patrzmy tylko
i wyłącznie nie szukajmy zła w sporcie poprzez pieniądz lub jego dobra. Ja uważam, że powinniśmy znowu tak jak dawniej. Czyli to, co stare, najlepsze. Znaleźć właśnie wspólnego duchowego wsparcia do tego, żeby znowu jak najwięcej działaczy przyszło do tych klubów, jak najwięcej młodzieży. Ja nie ukrywam, nie każdy może być wyczynowcem, ale niech przyjdzie do klubu, niech ma właściwą opiekę szkoleniową, dyscyplinarną, organizacyjną. Wtedy będziemy mieć mniej napadów i ta młodzież będzie w innym duchu wychowywana. A tak, niech pan popatrzy, puste stadiony, a ulice i restauracje pełne, tak. Pomimo, że nie ma pieniędzy. O tym się nie mówi, tylko że w piłce nie ma. To też niesprawiedliwe jakieś spojrzenie. Panie Wojciechu, kończą się rozgrywki nie tylko w pierwszej lidze, w ogóle we wszystkich ligach piłkarskich, ale prośba nasza o krótką ocenę tegorocznego sezonu pierwszoligowego. Proszę pana, z przyjemnością bym odpowiedział, ale zbyt krótko pracuję, ponieważ od 2 miesięcy dopiero miałem dość długą przerwę, 1,5-roczną, bowiem pracowałem na kontrakcie. Ale postaram się dokonać jakiejś analizy pobieżnej. Ja uważam, że potrzeba jest w tej chwili i to potrzeba czasu na wyfermentowanie się piłkarskiej młodzieży. Po tym, co wyjechała część zdolnych zawodników, nawet niekoniecznie to jakieś wielkie gwiazdy, ale wyjechało wielu zawodników doświadczonych, obytych, gdzie i młodzież przy nich rosła, wchodzi kawalkada młodzieży. I to bardzo dobrze. I uważam, potrzeba tutaj cierpliwości, spokoju, żeby oni znowu byli piłkarzami na miarę naszych potrzeb i co najważniejsze ambicji. Także liga jest dość ciekawa, może zróżnicowana aktualną sytuacją w tabeli, ale o górne lokaty w tej chwili jest pasjonująca walka. Szkoda, no był taki przepis, że nikt nie spada. I stąd taka niska frekwencja, bo dzisiaj już sport musi walczyć o coś. Natomiast jak ukształtowało się dół tabeli, i wiadomo, że Zagłębie i Stal Mielec będzie grało w barażach, to nikt się nie interesuje środkiem tabeli. I to był błąd, ale może przejściowy i przyszła runda już będzie zupełnie inna i pasjonująca. Czy widzi pan w naszej lidze zawodników, którzy by mogli w najbliższym czasie zastąpić te, powiedzmy sobie, gwiazdy naszego futbolu, te, które wyjechały? Tak, jest kilku. Wie pan, nie chciałbym choćby z tego względu wypowiadać ich nazwisk, żeby już nie wyjechał. Nie wyjechał. No więc właśnie. Ale na pewno będzie dużo interesujących chłopców. Ja cieszę się, że poprzez, nawet wówczas jak byłem trenerem reprezentacji, to już widzieliśmy, że idzie jakieś szerokie zaplecze. Właśnie od juniorów. Tej reprezentacji właśnie teraz młodzieżowej, czyli olimpijskiej, a zatem, no wie pan, to zależy od skali, proszę pana, od skali trudności, poczekajmy spokojnie, zbyt dużo nie mówmy, bo przyjdzie właściwa tutaj potyczka, dopiero będziemy mogli tak ocenić, ale ja uważam, że jest bardzo wielu młodych, zdolnych chłopców, pozwólmy im się ukształtować. W skromności i w spokoju. I przyszłość tak. Dobra czeka na Skopiłskie Nożne. Tak. Jeszcze jedno pytanie. Wiem, panie trenerze, że nie jest pan tutaj pierwszy raz, że obserwuje pan drużynę Sieradzkiego Terpolu. Jaką ocenę by pan wystawił tej drużynie? Nie po dzisiejszym spotkaniu. Proszę pana, mnie z Sieradzem wiążą takie serdeczne układy życiowe. Odbywałem tutaj zasadniczą służbę wojskową. Było to bardzo dawno temu. Poza tym mój współpracownik Andrzej Pyrdoł jest tutaj. Byłem piłkarzem Warty. Syn jego gra w Terpolu. Tak. Ja uważam, że Terpol poczynił bardzo duże postępy.
Bardzo ta drużyna mi się podoba. Jest interesująca, jak na poziom trzecioligowy, jest interesującą drużyną z szansami na awans do drugiej ligi. No ale szans finansowych na to nie ma w tym mieście. No od czegoś trzeba zacząć. Od czegoś trzeba zacząć. Ja uważam, że znowu ja wiem, czy te finanse aż tak muszą o tym decydować. Jestem przekonany, że dobra organizacja, troszeczkę społecznego działania spowoduje to, że i atmosfera wokół tej drużyny, wokół sportu w mieście powoduje to, że można powalczyć o górne lokaty. Czego z całego serca życzę. My dziękujemy za te życzenia dla Terpolu i dziękujemy za wywiad, którego dziękuję pan udzielił. Dziękujemy serdecznie. I to już wszystko w 26. audycji telewizji osiedlowej, którą w Wojewódzkim Domu Kultury przygotowali i zrealizowali Krzysztof Lisiecki, Ewa Jaśkiewicz, Wiesław Kozioł, Andrzej Kostrzewski, Ryszard Pietrzak, współpraca Ewa Błada, Katarzyna Pilc, Agata Grzelak, Sylwia Kędrzeńska, Renata Brzostowska, Grzegorz Kapek, Marek Nieradko, Roman Jaworski, Adam Miłek, Paweł Nuc, Jacek Misiak i Bogdan Znajewski. Dobranoc Państwu.